Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Nowa Prawica, do której jestem członkiem, organizowała przed urzędami skarbowymi w ciągu ostatnich kilku dni takie akcje związane z likwidacją podatku dochodowego. Po prostu my dążymy do tego, żeby podatki dochodowe PIT i CIT zostały zlikwidowane. Co ciekawego, proszę Państwa, to nawet inne organizacje, inne grupy osób, które nie należą do Nowej Prawicy, też widzą potrzebę likwidacji tych podatków PIT i CIT. I to w tym roku się ujawniło dopiero, bo pan Janusz Korwin-Mikke głosi potrzebę likwidacji podatku dochodowego od kilkudziesięciu lat. No i w tym roku po raz pierwszy nie tylko jego organizacja, ale również inne organizacje też zaczynają się domagać likwidacji tego podatku. Może zacznę właśnie od tej kwestii, bo wczoraj w telewizji Trwam słuchałem audycji, w której wypowiadał się Przemysław Wipler, członek PiS-u, i on również wypowiadał się za likwidacją podatków dochodowych, przy czym on postulował zastąpienie ich podatkiem od funduszu płac. Myślę, że to jest lepsze niż podatek dochodowy, mniej kłopotliwe, mniej niszczące dla gospodarki to byłoby, z tym, że najlepiej byłoby podatki dochodowe zlikwidować i nie zastępować je niczym innym. Bo pozostałe podatki wystarczą na to, żeby funkcjonowało państwo. W takim zakresie, w jakim my uważamy, że powinno funkcjonować, nawet byłyby jeszcze za duże, gdyby całkowicie zreformować państwo do systemu, który jest optymalny, naszym zdaniem. No ale proszę Państwa, dobre i to, że są już organizacje, grupy osób, tak jak pan Przemysław Wipler, przy czym on się wypowiadał tylko w swoim imieniu, nie w imieniu PiS-u, dlatego że PiS nie chce likwidacji podatków dochodowych. Natomiast on tego chce. On był kiedyś członkiem Unii Polityki Realnej, z tego co ja pamiętam, więc zostały mu jakieś zdrowe zasady z tamtej jego przeszłości. Tak samo słyszałem pana Cezarego Kazimierczaka, który jest jednym z przywódców jakiejś Konfederacji Pracodawców, i on też się wypowiadał w tym duchu. Również taka organizacja młodzieżowa Koliber, czyli taka młodzieżówka konserwatywno-liberalna, też w tej akcji bierze udział likwidacji podatków dochodowych, chęci zlikwidowania podatków dochodowych i zastąpienia ich podatkiem od funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Przy czym, proszę Państwa, podkreślam jeszcze raz, że Nowa Prawica, pan Janusz Korwin-Mikke, my dążymy do tego, żeby podatki dochodowe zlikwidować zupełnie, do zera i niczym ich nie zastępować, po prostu ma ich nie być. Teraz wyjaśnię Państwu ten nasz pogląd, skąd on się bierze. Więc proszę Państwa, przede wszystkim, do czego służą podatki? No, naszym zdaniem, Nowej Prawicy, podatek to jest opłata za pewne usługi, które świadczy nam państwo. Jakie usługi powinno nam świadczyć państwo, czyli ta organizacja państwowa? Powinno bronić granic. No po to, żeby Kowalski w Polsce był bezpieczny, żeby jakiś Miller, czy żeby jakiś tam, powiedzmy, Michajłow nie napadł razem ze swoją armią na niego, na jego państwo, na jego kraj, czyli na Polskę. Więc ten Kowalski musi zapłacić na obronę po prostu. Na Ministerstwo Obrony czy Ministerstwo Wojny, to byłaby lepsza nazwa. Bardziej odstraszająca potencjalnych agresorów. Więc podatek służy na utrzymanie armii, silnej, zawodowej armii. Do czego jeszcze? Podatek powinien służyć do utrzymania policji. Też sprawnej, nowoczesnej policji, która potrafi radzić sobie z przestępcami, potrafi ich wyłapywać, potrafi ich tropić, śledzić, łapać, wsadzać do kryminału. No i potem musi być sąd, który ich osądzi. No więc ten aparat policyjny i aparat sprawiedliwości, sądy, no muszą być opłacane przez podatnika. Więc na to też muszą być pieniądze, czyli muszą być podatki. No co, proszę Państwa, jeszcze? No jeszcze jakaś bardzo szczątkowa administracja. No muszą być jakieś urzędy, które te podatki zbiorą, przeliczą, sprawdzą, kto zapłacił, kto nie zapłacił i tak dalej. Więc musi być jakaś drobna, niewielka administracja. No musi być jakaś służba zagraniczna, muszą być ambasadorzy, no musi być prezydent, premier, ministrowie, no więc trochę wojewodowie, więc trochę tej administracji jest potrzeba, aczkolwiek wiele razy mniej niż jest obecnie. Można by tą obecną liczbę urzędników podzielić przez ogromną liczbę i dopiero wyszedłby wynik, liczba urzędników, która jest naprawdę w państwie niezbędna. Pan Janusz Korwin-Mikke podaje taki przykład, że w II Rzeczpospolitej, zdaje się, urzędników takich królewskich było około 500 na całe ogromne państwo, które
terytorialnie było o wiele większe niż Polska obecna i nie było jeszcze komputerów. Nie było komputerów, nie było telefonów, nie było faksów, nie było w ogóle elektryczności. No, były gołębie pocztowe i były końskie jakieś zaprzęgi i umyślny na koniu, który biegł z jakąś wiadomością z jednego krańca Polski na drugi i wystarczało tych urzędników około 500. A teraz tych urzędników jest kilkaset tysięcy. I z każdym miesiącem rządów pana Tuska ta liczba ciągle rośnie. No więc obecnie to państwo wymaga i pożera ogromne sumy pieniędzy. Natomiast państwo przez nas zarządzane wymagałoby tych urzędników naprawdę niewielką ilość. No wobec czego i ten podatek dochodowy nie byłby potrzebny. Więc proszę państwa, no więc wymieniłem, na co państwu są potrzebne podatki. No i teraz zastanówmy się, czy od tego, czy te podatki powinny być uzależnione, wysokość tych podatków powinna być uzależniona od tego, kto ile zarabia. No to jest proszę państwa, nonsens. No bo dlaczego, jeżeli załóżmy jest dwóch piłkarzy, którzy załóżmy grają w Polsce. Jeden jest świetny. Dlaczego jest świetny? Bo trenował w pocie czoła, bo nie pije, prowadzi się bardzo moralnie, jest bardzo skupiony na grze, nie bierze nigdy jakiejś tam łapówek, żeby słabo grać przeciwko jakiejś drużynie i tak dalej. No jest świetnym zawodnikiem i dzięki temu zarabia duże pieniądze. No i jest jakaś taka łamaga, taka fajtłapa, która zarabia niewielkie pieniądze, no bo nie trenuje, pije, łajdaczy się, a czasem w łapę weźmie za to, żeby nie strzelić bramki jakiejś drużynie przeciwnej, bo taki mecz jest ustawiony. No załóżmy nawet taką sytuację. No i proszę państwa, dlaczego ten pierwszy piłkarz, który jest świetnym zawodnikiem, zarabia duże pieniądze, ma płacić od swojego dużego dochodu ogromną sumę, kilka albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt razy większą od tego fajtłapy, który zarabia małe pieniądze, bo jest kiepskim zawodnikiem. No gdzie to jest, proszę państwa, jakakolwiek logika? No nie ma tej logiki. Na obronę granic obaj powinni zapłacić tyle samo. Na ochronę policyjną też tyle samo. Z tym, że proszę państwa, no my postulujemy, żeby jeszcze były podatki od nieruchomości i podatki od ziemi, którą każdy ma. To więc jeżeli ten dobry piłkarz, znakomity, ma jakąś posiadłość z jakimś tam pięknym, luksusowym domem, no to wiadomo, że do ochrony tego domu trzeba troszkę więcej policji niż do jakiegoś tam nędznego mieszkania tego łamagi piłkarskiego. No więc tutaj rzeczywiście na ochronę policyjną tamten znakomity piłkarz może zapłacić więcej, powinien zapłacić więcej. Dlatego potrzebny jest podatek od nieruchomości, od wartości nieruchomości. Ma, powiedzmy, 50 razy droższą nieruchomość, to i 50 razy więcej zapłaci w podatku od nieruchomości. Ale nie od dochodu. Co, proszę państwa, jeszcze? No jeszcze podatek od ziemi. Ma większy, powiedzmy, tamten piłkarz znakomity kupił sobie, powiedzmy, no 100 hektarów jakiejś tam posiadłości, no to wiadomo, że jego procent powierzchni państwa, którego on jest właścicielem, które trzeba bronić przy pomocy armii, jest większy niż jakąś tam malutką działeczkę rekreacyjną, którą ma ten słabiutki piłkarz. No więc też jest uczciwe, żeby ten znakomity piłkarz zapłacił więcej, no więc potrzebny jest podatek od ziemi, od ilości posiadanej ziemi, od hektara po prostu, krótko mówiąc. No i proszę państwa, gdyby były tylko te trzy podatki, to wtedy byłoby normalnie, uczciwie i sprawiedliwie, jakoś logicznie, bo ktoś ma większy dom, większą posiadłość, płaci więcej, bo wymaga ochrona tej posiadłości, większego zaangażowania policji i większego zaangażowania armii, krótko mówiąc. Natomiast dochód nie powinien być opodatkowany, bo on nie ma. Opodatkowanie dochodu jest rzeczą idiotyczną z punktu widzenia funkcji podatku, że to jest opłata za coś. No proszę państwa, no może dam państwu inny przykład. No, idą państwo, załóżmy, do kina i stoją państwo w kolejce po bilety. I teraz kasjer, który sprzedaje bilety, sprawdza, jaki państwo mają dochód. Jak mają państwo wysoki dochód, płacą państwo za bilet 10 razy więcej niż ktoś z tyłu, kto ma niski dochód. Czy to jest normalne? Czy to jest sensowne? No nie. Proszę państwa, gdyby tak zrobiono, to automatycznie kupowanie biletów do kina byłoby bardzo skomplikowaną operacją.
No bo trzeba by się tym dochodem wykazywać. Ja mam mały dochód, ty masz duży dochód, no kontrolę. Zamiast jednego kasjera, który wręcza bileciki, 10 zł, 10 zł, proszę bardzo, 10 zł bilecik, 10 zł bilecik, tak jak powinny być te podatki proste, to byłoby to wszystko bardzo skomplikowane. No więc krótko mówiąc, obecny system podatkowy jest niezwykle skomplikowany, niezwykle utrudnia życie gospodarcze, niezwykle zabiera niezwykłą ilość czasu przedsiębiorcom, a nawet i prostym obywatelom, którzy nie są przedsiębiorcami, bo się muszą co roku rozliczać, muszą tam te pity wypełniać, muszą jakieś gromadzić tam dokumenty, jakieś odliczenia, jakieś cuda. Musi być masa urzędników, kilkanaście tysięcy podobno, którzy to wszystko kontrolują, sprawdzają, przeliczają. To jest wszystko absurd. Proszę Państwa, dlaczego to jest jeszcze absurd? Dlatego, że ten podatek dochodowy w 3/4 podobno jest płacony przez tak zwaną budżetówkę, czyli 3/4 wpływu z tego podatku to jest wpływ od emerytów, nauczycieli, policjantów, no różnych funkcjonariuszy, którzy biorą emerytów, rencistów i funkcjonariuszy państwa, krótko mówiąc, i nauczycieli, lekarzy, no wszyscy, urzędników różnych. I teraz, na czym polega idiotyzm? Że, załóżmy ten emeryt, dostaje pewną kwotę, z tej kwoty odlicza mu się podatek. Czyli najpierw dostaje pewną powiększoną kwotę, od tego się podatek odlicza i trzeba te pity wypełniać. I te pity podobno sam ZUS musi wypełniać. Gdyby ten podatek zlikwidować, to ten emeryt dostałby te same pieniądze, ale nie trzeba by tych operacji robić, które nie mają żadnego sensu, bo to państwo samo sobie płaci podatek. Bo emeryturę danemu emerytowi wypłaca państwo i państwo płaci od tej wypłacanej emerytury podatek sobie do Urzędu Skarbowego. No jest to idiotyzm. Nawet trudno mi to wytłumaczyć inteligentnym ludziom przed ekranami, bo to jest tak idiotyczne, że sam się plątam w tym tłumaczeniu. No rozumieją państwo tą sprawę. To tak jak ja bym płacił komuś 20 zł najpierw, a potem on mi oddawał 5 zł powiedzmy. No to po co? Ja mu zapłacę od razu 15 i tyle. Jest prościej. 1/4 wpływów z tego podatku dochodowego, no to są wpływy od innych osób, nie z budżetówki, ale znowu koszt ściągania tego podatku jest tak duży, że to się wszystko nie opłaca. Więc krótko mówiąc, ten podatek jest idiotyczny z punktu widzenia celów podatków. Tak nie powinno być, a ponadto jest bardzo drogi. A jeszcze trzecia sprawa utrudnia ludziom niezwykle życie. Bo każdy przedsiębiorca musi prowadzić księgowość, bo musi tam sobie odnotowywać, jaki miał dochód, jaki miał przychód, jakie straty, jakie koszty, jakie coś tam. Jak sobie państwo wezmą gazety do rąk, powiedzmy Rzeczpospolitą, to tam często pół albo nawet więcej niż połowę objętości to są różne interpretacje przepisów podatkowych. Co można odliczyć, co nie można, co wchodzi w skład jakiego tam dochodu, co nie wchodzi, co wolno pracodawcy, co nie wolno, jak trzeba tam rozliczać daną rzecz. Po prostu jest taka plątanina przepisów, że nikt nie jest w stanie ich zapamiętać, nikt nie jest w stanie ich zrozumieć. Nawet pracownicy urzędów skarbowych często nie wiedzą, jak daną rzecz interpretować. Nie ma czasami jakiejś jednolitej wykładni tych przepisów. To wszystko jest bardzo skomplikowane. I to jest zrobione specjalnie po to, żeby na każdego mieć haka. Żeby każdy obywatel się bał. Bał się urzędnika, bał się państwa. Bo na każdego jest zawsze jakiś hak. I proszę państwa, no my te haki po prostu chcemy zlikwidować. Chcemy, żeby obywatel był człowiekiem wolnym. Żeby zapłacił te trzy proste podatki, czyli podatek od ziemi, podatek od nieruchomości, czyli od budynków i podatek taki osobisty, pogłówny, obliczany nie procentowo, tylko kwotowo. Po prostu każda pracująca dorosła osoba płaci pewną kwotę, która jest wyliczana po prostu na początku roku budżetowego, ile to ma być, żeby pokryć potrzeby państwa, łącznie z tamtymi dwoma podatkami. A podatki dochodowe trzeba zlikwidować. Trzeba zlikwidować podatki też od darowizn, podatki od spadków, podatki jakieś od sprzedaży. To wszystko jest absurdem i nonsensem i niszczy życie społeczne, niszczy życie gospodarcze przy okazji. Co tu jeszcze, proszę Państwa, na koniec Państwu powiem? No myślę, że gdyby to zrobić, to wykonać, to nasza gospodarka ruszyłaby z kopyta,
rozwijałaby się tak burzliwie, tak gwałtownie, jak rozwijały się Stany Zjednoczone przed rokiem 1913. Bo podatek dochodowy w Stanach Zjednoczonych został wprowadzony dopiero w 1913 roku, więc to jest stulecie. Jest stulecie wprowadzenia podatku dochodowego w Stanach. I gdyby go znieść na to stulecie u nas w tym momencie, to byśmy rozwijali się tak jak Stany przed wprowadzeniem tego podatku dochodowego, czyli znakomicie. Kraj, który był biedny, który składał się z wielkich obszarów pustej przestrzeni, z jakichś dzikich Indian, z jakichś awanturniczych kowbojów, ludzi, którzy przyjeżdżali do tego państwa bardzo często biedni, stał się najbogatszym państwem świata. Między innymi dlatego, że nie ma podatku dochodowego, miał bardzo proste przepisy gospodarcze. I my do tego, proszę Państwa, dążymy i tego Państwu i sobie życzę. Żegnam. Muszę, proszę Państwa, uzupełnić poprzedni odcinek, bo przejęzyczyłem się tam, mówiąc o 500 urzędnikach w II Rzeczpospolitej, to miałem oczywiście na myśli 500 urzędników państwowych w Królestwie Polskim, nie w II Rzeczpospolitej, bo II Rzeczpospolita to jest ten okres 1918-1939, to wtedy to już było państwo socjalistyczne, więc urzędników było już bardzo dużo. Co prawda nie aż tyle, ten socjalizm nie był aż tak głęboki, jak mamy obecnie, więc tych urzędników też nie było aż tylu, co obecnie, ale jednak nie 500, już to były dziesiątki tysięcy przynajmniej, a może i setki tysięcy, tylko na pewno nie 500 tysięcy, tak jak to jest obecnie. Więc tutaj to sprostowanie. A druga sprawa to jeszcze taka, że ja mówiłem o trzech podatkach. O podatku pogłównym, płaconym w pewnej kwocie od każdej dorosłej pracującej osoby. Czyli po prostu każdy obywatel państwa wie od 1 stycznia, że trzeba będzie zapłacić na koniec roku, powiedzmy, podatek w wysokości, powiedzmy, 1000 zł od osoby. Czyli go się nie oblicza procentowo od jakiegoś tam dochodu czy od czegoś innego, tylko to jest kwota wyznaczona po prostu z góry. Niezbyt wygórowana kwota. Kolejna sprawa to taka, że te trzy podatki, o których mówiłem, czyli podatek od ziemi, podatek od nieruchomości i ten podatek pogłówny, czyli tą kwotę, powiedzmy tam przykładowo 1000 zł, to tak byłoby w państwie ustabilizowanym już, w którym my rządzimy w sposób trwały, w którym zrobiliśmy już wszystkie reformy. Obecnie, póki jesteśmy w Unii Europejskiej, póki ona się nie rozpadnie, albo póki z niej nie wystąpimy, to musi być jeszcze podatek VAT, dlatego że Unia wymaga przynajmniej 15% VAT-u, czyli ten podatek w towarach. To też nie jest dobre rozwiązanie, ale przejściowo musiałby na razie być, no bo tak tego wymaga Unia Europejska. Oraz tego wymagałyby nakłady budżetu na wypłacanie emerytur, rent, na różne służby inne jeszcze, które zanim nie zostaną sprywatyzowane, zanim nie zostaną zlikwidowane, te, które są niepotrzebne, no to trzeba po prostu przejściowo im płacić pensje, trzeba to jakoś finansować. Więc w okresie przejściowym byłby jeszcze podatek VAT, byłby też akcyza w benzynie, w alkoholu, no to i te podatki, o których mówiłem, te trzy, czyli pogłówny, z tym, że jeżeli byłby VAT i akcyzy, to pogłówny wtedy nie byłby potrzebny. Proszę Państwa, no krótko mówiąc, nie oczekujcie Państwo ode mnie jakiegoś tutaj wykładu podatkowego. Ja nie jestem specjalistą. Specjalistą jest pan Janusz Korwin-Mikke. On wygrał nawet chyba w 1988 roku, czy może jeszcze rok wcześniej, taki konkurs na system podatkowy ogłoszony przez rząd polski. Jeszcze przed wyborami czerwcowymi w 1989 roku, czyli jeszcze za czasów PZPR-u, on wystartował w takim konkursie na system podatkowy i ten konkurs wygrał. I właśnie tam były te opis tych trzech podatków, o których mówiłem. Te trzy podatki pogłówny, podatek od nieruchomości i podatek od ilości gruntu, od ziemi. I to on jest tym, pan Korwin-Mikke jest tym specjalistą, natomiast ja jestem tylko nędznym niemagistrem, który próbuje Państwu wyjaśnić przynajmniej jedną rzecz, najważniejszą, że podatek dochodowy to jest podatki dochodowe. PIT, CIT to są absurdy. Podatek od spadku, podatek od darowizn, podatek od kupna sprzedaży. To są też wszystko absurdy, które zaburzają stosunki społeczne.
które są wprowadzone po to, żeby ściągnąć z obywateli haracz, to jest jedna sprawa, a po drugie, żeby mieć nad nimi kontrolę, żeby każdy obywatel państwa się bał. Bał, że jak podskoczy władzy, to władza znajdzie sposób, żeby się za niego zabrać. Bo mu sprawdzić na przykład firmy tam, czy podatki dochodowe w tej jego firmie są płacone wszystkie tak, jak powinny być. A tak, jak powinny być, to jest tak skomplikowane, że tego nikt nie jest w stanie upilnować, czy wszystko jest tak, jak powinno być. To jest zrobione specjalnie tak, żeby na każdego był jakiś hak i haczyk. No i myślę, że po tym uzupełnieniu poprzedni odcinek będzie bardziej zrozumiały. Żegnam Państwa.